Otwieram 89. uroczystą sesję Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zwołaną dla wręczenia Srebrnego Medalu Krakowia Merenti Okręgowej Izbie Lekarskiej. W imieniu radnych i swoim własnym serdecznie witam naszych dostojnych gości. Serdecznie witam dostojnych laureatów Srebrnego Medalu Krakowia Merenti, przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, a wśród nich pana prezesa, pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Matyję. Serdecznie witamy. Witam pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majkowskiego, przewodniczącego Komisji Medalu Krakowia Merenti. Witamy pana. Witam jego magnificencję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Wojciecha Nowaka, członka Komisji Kapituły Medalu Krakowia Merenti. Witamy pana. Serdecznie witam Rady Miasta Krakowa, parlamentarzystów, przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego i Konsularnego, honorowych obywateli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz laureatów Medalu Krakowia Merenti. Serdecznie państwa witamy. Witam pana generała Mieczysława Wieńka. Serdecznie witamy na tej sali. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, świata nauki, kultury i sztuki, wojska, policji, straży pożarnej, organizacji społecznych, politycznych, prasy, radia, telewizji. Witam wszystkich gości przybyłych na naszą uroczystą. Serdecznie państwa witamy. Szanowni państwo, najwyższym odznaczeniem miasta Krakowa jest medal Krakowia Merenti, który przyznaje Rada Miasta Krakowa na wniosek Komisji Kapituły Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla naszego miasta. Medal został ustanowiony uchwałą Rady Miasta w 1992 roku. Posiada trzy klasy, medal złoty i srebrny i od 1998 roku medal brązowy. Przyznawany jest zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom. Jedyną osobą oznaczoną złotym medalem powsze czasy został w 1993 roku papież Jan Paweł II, co zostało zagwarantowane stosowną uchwałą Rady Miasta. Przypomnę, że szczególne miejsce w historii nagrody tego medalu zajmują lekarze oraz instytucje związane z medycyną. Złotym medalem wyróżniono w 2009 roku Szpital Zakonu Bonifratów Świętego Jana Grandego. Srebrnym medalem wyróżniono krakowskie pogotowie ratunkowe Jana Deszcza, jednego z propagatorów idei hospicyjnych. Brązowymi medalami oznaczano m.in. ministra zdrowia Andrzeja Kosiniaka-Kamysza oraz Zofię Zdzisława Żelaznych, małżeństwo filantropów pomagających chorym, zdobyczy sprzętu rehabilitacyjnego i codziennego funkcjonowania. Okręgowa Izba Lekarska to przede wszystkim 120 lat tradycji, bardzo silny wkład w rozwój miasta, pomoc przynajmniej 6 pokoleniom mieszkańców, bohaterska postawa w czasie wojennych trudów i wszelkich nieszczęść, jakie spadały na Kraków. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie towarzyszyła swoim członkom i społeczeństwu na drodze przemian, znakomicie spełniając rolę samorządu zawodowego. Świadczy o tym liczba próśb o uhonorowanie Izby Lekarskiej, które spłynęło od wielu środowisk organizacji. Przypadł mi zaszczyt wystąpienia z wnioskiem o nadanie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie Medalu Krakowia Merenti. Obowiązek ten spełniłem z wielką radością i podziwem dla pracy tej niezwykle ważnej dla rozwoju jakości życia w naszym mieście instytucji. Serdecznie państwu gratuluję. Szanowni państwo, dzisiejszą uroczystość uświetnił występ w wykonaniu chóru uniwersyteckiego imienia Jana Pawła II w salmodiach pod dyrekcją pana Janusza Wyźniacza. Bardzo proszę.
Bardzo proszę prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majewskiego o wygłoszenie laudacji na cześć kolegowi z delegacji. Panie przewodniczący, panie profesorze, wielce szanowni państwo. W 2009 roku w całym kraju, także tu w Krakowie, świętowaliśmy 20. rocznicę przywrócenia samorządu lekarskiego w Polsce. Wznowienie działalności izb lekarskich jeszcze przed czerwcowymi wyborami było niewątpliwie przejawem odradzającej się demokracji, powrotu swobód obywatelskich, wymownym znakiem dokonujących się przemian. Przypadające w tym roku 120-lecie narodzin naszej Ogólnikowej Izby Lekarskiej uświadamia nam, jak ważną dla tych przemian okazała się pamięć historyczna i jaką rolę odegrał w tych przemianach Kraków. Dzięki swoim tradycjom, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu środowiska lekarskiego. Krakowscy lekarze bardzo wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w reaktywowanym samorządzie. Uczestniczyli w pracach poprzedzających jego powstanie. Współtworzyli kodeks etyki lekarskiej. W Krakowie powstała głośna karta praw lekarza. Krakowska Izba zasłużyła się też w ostatnich latach, występując w obronie godności i praw lekarzy. I wciąż uczestniczy w opracowaniu rozwiązań istotnych dla funkcjonowania systemu zdrowotnego. Izba Lekarska w Krakowie, podobnie jak Izba we Lwowie, ukonstytuowała się ostatecznie w lipcu 1893 roku po niemal 20 latach usilnych starań Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obydwie izby, Lwowska i Krakowska, od samego początku walczyły o godne warunki pracy lekarzy i o właściwą, profesjonalną opiekę nad pacjentami. Chroniły lekarzy przed odwołanymi decyzjami kas chorych monarchii austriacko-węgierskiej. Przeciwstawiały się nieuczciwej konkurencji. Prowadziły sądy koleżeńskie, dyscyplinarne i polubowne. Jedną z najważniejszych decyzji podjętych przez izby już w drugim roku ich pracy było m.in. założenie kasy wsparcia dla znajdujących się w potrzebie lekarzy i ich rodzin. Narodu Galicyjskiego Samorządu zasoby wypracowane w Lwowie i w Krakowie stały się później wzorem dla izb powołanych już w odrodzonej Polsce. Po 1918 roku, m.in. właśnie dzięki wysiłkom przedstawicieli Galicyjskiego Samorządu Lekarskiego, izby zyskały szerokie uprawnienia i mocną pozycję w polityce zdrowotnej państwa. Oparcie o kasy pogrzebowe, zapomogowo-pożyczkowe, wzajemnej pomocy oraz ubezpieczeń zapewniały bezpieczeństwo lekarzom i ich rodzinom. Podejmowały działania służące rozwojowi szpitalnictwa i specjalistycznej opieki lekarskiej, ważne dla sprawności funkcjonowania całości służby zdrowia. W czasie II wojny światowej okupant rozwiązał Krakowską Izbę Lekarską i zawalił jej majątek, ale lekarze z oddaniem i poświęceniem nadal wypełniali swoje obowiązki. Tworzyli frontowe zaplecze szpitalne, starali się wszelkimi sposobami kontynuować działalność pomocową, jaką wcześniej prowadziła Izba. Pomagali rodzinom poległych lekarzy oraz swym żydowskim kolegom. Starali się ratować więźniów politycznych i chronić schorowanych, wycieńczonych ludzi przed wywiezieniem na przymusowe roboty. W połowie 1944 roku udało im się konspiracyjnie przywrócić działalność Izby. W ślad za tym lekarze skupieni przy krakowskiej placówce PCK organizowali m.in. pomoc na powstańczej Warszawy, a potem opłacali opiekunów uchodźców. Historia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie od samego początku kształtowani oddani ojczyźnie patrioci, wybitni lekarze i uczeni społecznicy. Miała też Krakowska Izba szczęście do swoich przewodników i liderów. Dr. Stefan Szenwód-Strzemiński inicjował tworzenie kas zapomogowych dla wdów i sierot, stworzył wzorcową kasę wzajemnego ubezpieczenia lekarzy. Profesor Jan Stanisław Olbrych, szef Uniwersyteckiej Katedry Medycyny Sądowej, wniósł znaczący wkład w rozbudowę Wydziału Lekarskiego w czasie okupacji, pomagał więźniom z Auschwitz.
Władysław Stryjeński, wybitny psychiatra i neurolog, żołnierz pierwszej kompanii kadrowej i uczestnik Bitwy Warszawskiej, znacząco przyczynił się do rozwoju krakowskiej psychiatrii, rozbudował i unowocześnił zakład w Pobierzynie. Wreszcie dr Marian Ciećkiewicz, legionista, uczestnik walk o granicy II Rzeczpospolitej i żołnierz kampanii wrześniowej, był nie tylko współtwórcą przedwojennego systemu ubezpieczeń społecznych i inicjatorem powstania szpitala imienia Gabriela Narutowicza, ale też budowniczym samorządu lekarskiego przywróconego w 1989 roku. Po II wojnie światowej Polskie Izby Lekarskie miały szansę funkcjonować zaledwie 5 lat. W styczniu 1945 roku, odpowiadając na potrzeby rzeszy pacjentów oczekujących pomocy, Krakowska Izba natychmiast wznowiła pracę. Jednak po krótkim okresie działalności, naznaczonym aresztowaniami przedwojennych lekarzy, szykanami wobec swoich członków, została jak wszystkie pozostałe izby zlikwidowana. Dziś przywołujemy zasługi pokoleń lekarzy, którzy w czasie zaborów i międzywojennej Polsce tworzyli tradycje, do których mógł odwołać się odrodzony samorząd. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli odwagę walczyć o te tradycje po wojnie i upominać się o nie między innymi w 1957 roku. Gorąco dziękujemy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, wszystkim Państwu za kontynuowanie cennej misji, za niestrudzoną działalność prowadzoną w zgodzie z potrzebami i wymogami współczesności, zawsze w myśl zasady Solus Eberotus Suprema Lex. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie Srebrnego Medalu Krakowa Merenti Okręgowej Izbie Lekarskiej na ręce pana profesora Andrzeja Matyi, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej. Zapraszam pana prezesa. Szanowni Państwo, nie byłoby Izby w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili, gdyby nie moi wybitni poprzednicy, a są z nami dzisiaj, dlatego chciałbym, żeby wspólnie ze mną odebrali to odznaczenie. Jest z nami prezes pierwszej i drugiej kadencji, pan doktor Ciećkiewicz. Jan Ciećkiewicz, syn Marian. Prezes trzeciej kadencji, doktor Bogdan Wadowski. I pastor z piątej kadencji, pan doktor Jerzy Krydziwier. Jeżeli państwo pozwolicie, to zapraszam, wspólnie. Andrzeja Matyję, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej, laureata Srebrnego Medalu Krakowa Merenti. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Królewskiego Miasta Krakowa, Panie Prezydencie, Panie Rektorze, przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt przyjęcia w imieniu środowiska lekarskiego w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej tego najwyższego wyróżnienia naszego miasta, Srebrnego Medalu Krakowa Merenti. Myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni lekarze jesteśmy wzruszeni, a ja szczególnie. Zwłaszcza w obliczu kreślonego przez niektóre media i środowiska wizerunku naszego stanu lekarskiego.
obarczonego odpowiedzialnością za winy i wady systemu, w którym niestety przyszło nam dzisiaj pracować. Przeraża nas odhumanizowanie medycyny, bezduszność systemu oraz wyższość ekonomii nad zdrowiem. Chory powinien mieć prawo do leczenia zgodnie ze współczesną nauką medyczną, przy wykorzystaniu nie tylko aktualnej wiedzy i umiejętności naszych polskich lekarzy, lekarzy dentystów, ale także w godnych warunkach i lekami najnowszej generacji, a nie wyłącznie najtańszymi generykami. Zdrowie nie powinno być miejscem przetargów politycznych, lecz jednym z głównych priorytetów działalności naszego państwa. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Salus Eglotis Suprema Lex, dobro chorego najwyższym prawem, to hasło przewodnie naszego zawodu, naszej misji niesienia człowiekowi ulgi w cierpieniu od wielu, wielu lat. A powinno to hasło być hasłem organizatora opieki zdrowotnej w naszym kraju. Krakowska Izba Lekarska, mająca 120-letnią tradycję, przyjmuje ten medal jako potwierdzenie wierności temu zawołaniu. To tutaj w 1893 roku w Krakowie na podstawie ustawy Izby Poselskiej Cesarstwa Austro-Węgierskiego powstaje Zachodnio-Galicyjska Izba Lekarska. I od tej pory samorząd lekarski naszego regionu wytrwale stoi na straży etyki naszego zawodu, jego prestiżu, jego statusu w imieniu zdrowia i dobra naszych chorych, sprawując zgodnie z prawem pieczę nad właściwym wykonywaniem naszego zawodu w imieniu interesu publicznego. W historii naszego miasta wielu lekarzy zapisało się złotymi zgłoskami. Dość wspomnieć takie postacie jak Wizernik, Henryk Jordan, Maciej Leon Jakubowski, czy też Tadeusz Wojczeleński. To tutaj w Krakowie pracowali najwybitniejsi twórcy medycyny polskiej. Rafał Czerwiakowski, Ludwik Rydygier, Napoleon Cybulski, Wicenty Łebkowski i wielu, wielu wspaniałych uczonych lekarzy. Krakowska medycyna od stuleci jest liderem polskiej medycyny i wyznacza jej postęp. Po wielu latach, kiedy samorząd lekarski został skreślony dekretem stalinowskim życia publicznego, w roku 1989 powstaje odrodzona Krakowska Izba Lekarska. Jej niektórzy twórcy są tutaj dzisiaj obecni. Dr. Ciećkiewicz, profesor Gościński. Ale chciałbym też wspomnieć o tych, którzy już odeszli, a przyczynili się do naszego dzisiejszego wizerunku. Wspomnę tylko doktora Zbigniewa Żaka, Jana Kowalczyka, Wiesława Kasińskiego, Jana Deszcza czy Jerzego Jackiego. Nie sposób, Szanowni Państwo, wymienić wszystkich nazwisk, bo lista wypełniłaby cały czas przeznaczony na dzisiejszą uroczystość. Pozwólcie Państwo, że skończę swoje wystąpienie pewnym żartobliwym cytatem z Artura Schopenhauera. Cytatem z podtekstem. Otóż jego zdaniem 9/10 naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak szczęśliwszy niż chory drugi. Może więc warto dbać o zdrowie na każdym szczeblu zadania społecznego. Jeszcze raz dziękuję za to zaszczytne uhonorowanie naszej Izby. Pragnę podkreślić, że to dzisiejsze odznaczenie i wyróżnienie traktujemy jako zobowiązanie do wierności ideałom na przyszłość. Dziękuję bardzo. Krusiny chleba podnoszą z ziemi.
przypomnę, Tur Uniwersytetu imienia Pawła II pod dyrekcją pana Janusza Wierzgacza. Szanowni Państwo, teraz odczytam przesłanie marszałka województwa małopolskiego, pana Marka Sowy. W imieniu samorządu województwa małopolskiego oraz wszystkich mieszkańców regionu serdecznie gratuluję laureatowi. Przyznany medal, który otrzymują wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami osoby, organizacje, instytucje, konsekwentnie i często z poświęceniem działające na rzecz rozwoju Krakowa, to godne podsumowanie i znakomity sposób uhonorowania dorobku Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Z wyrazami szacunku Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Szanowni Państwo, po zakończeniu sesji zapraszam przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej do foyer do wpisania się do Srebrnej Księgi Medalu Krakowej Merytorii. Zapraszam wszystkich gości do foyer do składania gratulacji i życzeń na rzecz pana profesora Andrzeja Matyi, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej, a potem zapraszam Państwa na poczęstunek do sali Leon Kupiecki. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystej sesji. Zamykam 89. uroczystą sesję Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, zwołaną jako sesja uroczysta dla wręczenia Srebrnego Medalu Krakowa Merenti Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.